Bartku. Witam, z tej strony śledczy Bartosz. Śledczy drugi. Chciałem wam pokazać w tym filmie Kroniki Paranormalne w dworku w Margowie. Jest, no, jesteśmy w dworku. Przeprowadzimy sesję ze Spirit Box SB7 i za pomocą wynika pola elektromagnetycznego. Czy zobaczyć, czy tutaj jest miejsce aktywne. Pisze, że jest aktywne, jak najbardziej, no to chcemy zobaczyć, czy to sprawdzić. To sprawdzimy. Z ekipą, nie? Dobra, to jak się robimy? Rozdzielamy się teraz? Nie, najpierw idziemy tam, gdzie słyszeliśmy te odgłosy rzucanych jakby kamyków. No. Tam jedziemy na razie w czwórkę, tam przeprowadzimy sesję z SB7 i K2 i później sobie ustalimy, kto gdzie idzie się rodzi. Dobra. To idziemy. To zaczynamy. Zaczynamy. Jakie macie zamiary? Wichaj z dół! Sprechen polen? Mężczyzna, powtórz! Czy tutaj jest Polak? Nie czuję strachu za mnie. Nic, nic nie czuję. Ilu was tutaj jest? Podajcie liczbę! Jeżeli tutaj jest Polak, odpowiedzcie tak. Coś tam jest. Macie mi coś do powiedzenia? Jesteśmy teraz... Udać się jakby, znaczy ten... holu. Bo... sesja ze Spirit Box. Bo na górze nam coś wyłączyło kamerę w ogóle. Czy ktoś tutaj jest z Polaków? Może się przedstawić. Podajcie imię. Masz tą kartkę? Sobie? Ile tutaj jest dusz uwięzionych? Dwie, trzy, wie, może więcej. Kurwa miałem. Nie wiem, że nie zgubiłem. Weź zobacz, czy nie masz tak. No właśnie nie. Chyba była jeszcze? Nie. Wichaj z dół. Jakie macie zamiary w tym miejscu? Jest tutaj jakiś Polak? Powiedz tak! Co? Czy tutaj zmarła rodzina von Elbe? Czy to ty powoduje zakłócenia w Spirit Boxie? Jest, 6 pokazało. Tu nie jest SB, tu nie.
Coś tutaj ewidentnie jest. To nie jest B. Sprechen Polen! Ja? Wichajzdu! Nie. Dobra, to nie jest przez SB. Aparat? Nie. No. Jeszcze raz. No, ja nie wiem, czy to jest przez tego. Nie. Co? Tak. Przez SB. Nie, przez SB. Ale zauważcie to, że ani razu jeszcze nie wygrywał tego. SB. No. No. Czyli coś chyba może w SB siedzi. Co masz mi do powiedzenia? Jesteś tutaj? Jakie macie zamiary? Czy jest tutaj jakiś Polak? Jeden. 46. I się zaciął. Jakie? 64, a nie 63. Ty, ale się zaciął. Niemożliwe. No patrz. No kurwa. Mężczyzna, przedstaw się. Drugi raz powiedzę. Zobacz, zaciął się. Co to jest za miejsce? Mieszkałeś tutaj? Pogadaj z nami. Nie zrobimy ci krzywdy. Przyszliśmy w dobrych zamiarach. Jeżeli tutaj jesteś, przemów do tego urządzenia. Pogadamy. Mężczyzna, pogadamy, tak? Powiedziałeś. Ile masz lat? Jak tutaj trafiłeś? Jeżeli chcesz coś mi powiedzieć, przemów do tego urządzenia. Gdzie się znajdujesz? Jesteś Polakiem? Jesteś na schodach? Śmiało możesz się nam ujawnić. Nie wstydź się nas. Czy jest tutaj jakiś Niemiec?
Sprechen, Polen! Ja? Czyli mam rozumieć, że tutaj żadnego Polaka nie ma. Co się boi? Ani serce za pan rozkoszy. Ja otworzyłem te. Dobra, pytanie pierwsze, dlaczego on tak syczy, widziałem. No. Zamkniemy. Czy ktoś w tym miejscu może się przedstawić? Podajcie imię. Daj znak do tego urządzenia, przemów! Pogadaj z nami, proszę! Słyszałem tutaj wcześniej mężczyznę. Proszę, podaj imię. Co poci? Grosza. Jakie masz zamiary? Idziemy na górę, na spie? Gdzie mam się kierować? Kurwa. Co? Jedna strona. Ale mi się zakręciło w głowie. Lewą stroną iść, tylko lewą. Ja pierdolę, co mi jest? Patek, co ci jest? Wszystko... Mam tutaj wejść? Nie, bo koło tam jest w górę. A, bo są krzywe dechy. Jesteś na strychu? Odpowiedz na pytanie! Patrzymy zaraz w oczy. No zero właśnie, dziwne to jest. Ilu was tutaj jest? Podajcie liczbę! No. Czy usłyszałem dwoje? Potwierdź! Mężczyzna, przedstaw się! Daj mi znak, że jesteś! Wichaj z dół! Gdzie jest ta kartka z tym niebieskim pytaniem? Nie wiem, czy zniknęła nagle. Chuj wie, gdzie jest. Kurde, mieliśmy odpowiadać na pytanie niemieckie, ale... Kartka zniknęła nagle. Trzy razy się zaginęła i teraz już w ogóle nie możemy jej znaleźć, nie? Nie wiem, gdzie jest. W ogóle tutaj ktoś mi włączył. Miał ją w kieszeni, Sebastian. Ale co, nie ten. Idzie, zaginęła, no ja pierdzielę, nie? Co się tu dzieje? Tu mi ktoś w ogóle włączył aparat, co nie? To było najlepsze. I w komentarzu weźcie, napiszcie, czy SB może dużo reagować.
Bo ten miernik kurwa ma wariuje, tej 15 pokazuje. Nie wiem co tu wypowiedzieć. Dziwne miejsce. Jak ja wchodziłem po schodach, miałem takie... Zawroty miałeś. Zawroty tak? Głowy, masakra, nie? Ty, to może Borne. Kurwa, nie odezwie się, a będzie nam cocić. Ojcze, spocony jesteś. Wiewa się. Ja pierdzielę, ty się świecisz po prostu. Ale mi zimno jest, masz. Czekaj. Ja pierdolę. Weź, kurwa. Patrzcie. A mi jest zimno, nie? Tak chłodno. Normalnie jakbyś gdzieś biegł kawałek. Kurwa, znowu latarka szwankuje. Ja pierdzie, no kurwa, zimowo to już mi jest. Mi jest gorąco, kurwa. Ja pierdzę, miałem ciarki za. Ale patrz, kurwa. Już w ogóle nie ma tego. Jak tu staliśmy. Co? Już tego wiatru, kurwa, nie ma. Patrz. 1903. I to jest... kogo? Von Elbe, to jest... na J jako miał. 1903. To on w tym roku został wybudowany, tak? Tak, postawiony. Ja pierdolę, to już ma lat. O, to jest 14. Ty, ale w jakim stanie? Szacun. Panie i panowie, nie wiem jakim cudem, ale kartka się znalazła. Było u Seby w kieszeni, a nagle się u mnie znalazła. Bez fajku wam mówię masz. Ty, ale ty od niego nawet nie brałeś. No właśnie, bo ja no ci właśnie, oddawałem. No nie brałem od niego kartki. Bo ja ci oddawałem tylko kluczyki. Ty mi kluczyki oddawałeś. Widzieliście sami, że ten, jak, gdzie mamy tą kartkę. Ja wszystko wyciągam w ogóle z kieszeni, no nic nie miałem, ty. No nic nie miałeś. Sięgałem, a po latarkę. A u mnie jeszcze, przecież Paulina po kieszeniach latała. No. No ale kurwa wilgotna jest. No wilgotna jest. Sucha mu kieszenie. A jest wilgotna. Nie, sucha mu kieszenie. No jest wilgotna, kurwa. Gdzie słyszeliście te tych? Szuranie. To? No. No to chodź ci pokażę. Tam gdzie Outlast? Tam gdzie Outlast? Ta, tutaj. To chodź, ja ci zaraz pokażę, a ty w Bartek na razie zostań. Tu chodzi, ty. Ja mu pokażę. Dobra, idziemy zobaczyć, bo tam szuranie było, a jak byłem z Bartkiem, to coś było w tym. Gdzie? Na strychu. I tak stawiliśmy tu, a potem byliśmy no. Trochę tam dalej no. I słyszeliśmy kilka razy szuranie. Myśleliśmy na początku, że to gdzieś stamtąd, że to wy. Nie, no co ty, my w samochodzie siedzieliśmy. Myśleliśmy, że wiesz, że wchodzicie. Co ty? I jak podchodziliśmy, słyszeliśmy bardziej stąd. I tu, tak. Ale mam kłód. Jest ptak. To jest jaskółka. Ale to było coś naprawdę cięższego. To był jaskółka. Dobra, nie siedź, nie siedź. To drugie gniazdo. A tu łapy skręta u mnie. A tu były takie... No właśnie. To nie, ale... A jak czeki? To nie było ptaka. Tylko to było takie... To jest foja. O kurwa. Coś tego typu. Ja mam latarkę, że zostawiam w samochodzie. To było coś tego typu. Chodź za chwilę tu. Tu była jakaś cala, ale nie wiem jaka. Nic. Ty latarka? To jest jakieś wejście.
O chuj ty. To jest, o widzę. Wiem co to. To jest nadwór. Tam jest rozjebane. Nie, bo tam jest rozjebane całkiem. Aha, to jest ten. No. Czyli tu jakaś sala była kinowa, co nie? To jakaś sala była, właśnie. Też mi się tak zdaje, bo tu jest podest, tu był nie teatr. Jakaś teatralna, czy coś może. No, krzesła jak w możesz czymś poruszyć? Gdzie jesteś? Daj nam znak, jeżeli jesteś z nami. Daj nam znak, że tu jesteś. Przesuń coś. Uderz w coś. Zamknij te drzwi. A czekaj. Aby się zimno zrobiło, aby dreszcze przeszły. Zafiszą. O kurwa. Gdzie jesteś? Ujawnij się nam. Daj nam znak, że tu jesteś. 1.68. Było? Tak. Gdzie jesteś? Czy mamy iść na górę? Wiem, że przeszedłeś koło mnie.
Poszedłeś na górę? Jeżeli mamy iść na górę, puknij w coś. Kurwa, teraz nie wiem, czy on wszedł, czy on wszedł. Nie. Dobra, ho. Ujawnij się. Daj nam znak, że tu jesteś. Nie bój się nas, przychodzimy w pokoju. Pogadaj z nami. Gdzie poszedłeś? Uruchom to urządzenie. Nie było. Ile było? 1, 2, 7. Jesteś tutaj? Uruchom to urządzenie jeszcze raz. Proszę cię o to. 20. 20? Co tutaj robisz? Puknij w ścianę, jeżeli tu jesteś. Proszę, puknij. Jesteś przy nas, prawda? Gdzie? Ale to nic nie ma. Gdzie poszedłeś? Uruchom to urządzenie jeszcze raz. Bardzo proszę. Proszę, uruchom je, jeżeli jesteś z nami. Uruchom to urządzenie. Kurwa, dziwne miejsce, ty. 5, 6. Stoisz przed nami, prawda? Byłeś przed nami, weszłeś na górę. Jeżeli tak, puknij w coś. Albo uruchom to urządzenie. Mamy wejść na górę? Jeśli tak, dobij do 5. Chcemy tylko pogadać. Mogę wejść? Nie zrobisz mi krzywdy? Teraz nie wiem, czy wchodzisz, czy chuj wie co. Wiem co. SB7. Może coś tu jeszcze będzie. Kurwa, coś pociągnęło mnie za nogę. Za nogę mnie pociągnęło, nie? Możesz nam krzywdy nie robić? My chcemy tylko porozmawiać. Chuj. Miernik pokazał 6.11, najwięcej lecimy teraz na strych. I tu jest właśnie to ja. 2. Skrzynia biegów. No. I lecimy tam. Bo kurde, jest coraz grubiej. Ach, kurwa, aż mam ciary. Dobra, teraz. Zacznijmy od schodów. Nie wiem, jak tutaj mnie wytrzymać.
Mogę ten? No to jest na tym kolorem. Dam radę do tego. Tak? Tak, jest ok. Kurwa. Was is diesel on? Dobra, czekaj, czy ja nakręcę cię. Normalnie, to jest znowu. Wo musen wir gehen. Wie viele sind sie? Nie, czuło, wiernik nic nie wykazuje. On się bawi. Nie baw się z nami! O kurwa. Dobra, ty! Ja go nie włączałem. No właśnie wiem. Możesz się nami nie bawić? Dlaczego to robisz? Łamać. Co jest? Coś zimnego bym chciał. Dej benzidi numer. Sprechen Sie mit uns. Weź po polsku, może to Polak jest. Dobra, czekaj. Chyba co się dzieje tu? Co? Zaczepiłem. Czy to ty powodujesz zakłócenia? Odpowiedz tak. Ty, ja mam muszę coś powiedzieć, czekaj. No. Czy przerwasz na chwilę sesję? No, no. To może wiadomość dla ciebie. Spójrz, zobacz na czas. 3... Minuty 29. Czemu musisz zatrzymać kamerę? Ja mam 3.29... 3... Teraz normalnie idzie, ty. Dobra, ale nagrywaj. Patrz. Nie może ten karty pamięci. Nie może karty pamięci odczytać. I to jest chyba jakieś... On se z nami pogrywa. Wiem, że tutaj jesteś. Uruchom to urządzenie jeszcze raz. No patrz, no jest nagranie na tym. Patrz, znowu. Jest. Jeżeli tutaj jesteś, zejdź po tych schodach. Dobij do chociaż trójki. Dobra, żeby nie było, ja sobie tutaj stanę. Patrz. Widzowie, patrzcie, tutaj stoję z B7 i nie może wykryć tego. Nie wykryję, kurwa, jak? Kurwa. Co jest, kurwa? Coś przeszło. Już. Uruchomisz to urządzenie? Zamknij te drzwi. Gdzie wskazuję palcem serdecznym w lewej ręce. Nie wierzę, że to zrobisz. Mięczak z ciebie. Si. Weź go, nie prowokuj. Nic mi nie zrobi. No kurwa, wiesz. Ja bym nie był taki pewny. Nie baw się z nami. Możesz tego nie robić. Dobra, taki cwany jesteś. To my idziemy do ciebie. Nie, ja mam złe przeczucie co do tego wejścia tam. Dobra, spróbuję odpalić się z wejścia znowu. Tu zostajemy? Dobra, co? Słuchajcie tego. Słyszysz jak wolno chodzi z wejścia na 150 milisekundach? Coś jest tu nie tak. Patrzcie. Niemożliwe, że to może tak chodzić. Gdzie przed chwilą normalnie chodził SB7. Patrzcie. Niemożliwe to jest za chuj. Nie. Dobra, ja wyłączę, jeżeli tak masz pogrywać ze mną. Uruchom. Nie, no to nie jest kurwa możliwe. Nie. Proszę, daj mi znak, że jesteś. Puknij w coś.
Albo chociaż uruchom to urządzenie jeszcze raz. Bo wiemy, że jesteś zdolny do tego. Nie ma nic. Wyklucza wszystko. I kolejna sprawa, że pamięci w ogóle mi nie odczytuje, gdzie nagrywałem, że było 32 giga. Ile nagrałem filmiku? Może 10 minut niecałe? No właśnie. Coś tu kurwa. No może nie pamięci jest na cały czas na kartę pamięci, ale mi nie odczytuje. Ja bym wszedł na górę. Czekaj, tylko garnę tą pamięć, bo coś mi się to nie podoba. No patrz. Niemożliwe, że nie mogę tego kliknąć. Dobra. Może wyjdziemy i jeszcze raz wejdziemy. No to ja się kręcę. Nie, poczekaj. Mogę o ten? No niemożliwe. Mogę uruchomić USB? Nie, on źle chodzi. Na razie zostaw. Co będziesz robił, jak on, kurde, zobacz jak chodzi. A przed chwilą było na nagraniu, że normalnie chodził. Na 150 milisekundach zobacz jak chodził. To samo miała sytuacja po Paranormal TV w lesie. Jak chodzi u nas w 100 milisekundach. Sami mogą potwierdzić. No patrz. To ty walnęłeś? Tak. No patrz na to. No. Kurwa, czy to jest normalne? Dobra, słuchajcie znowu. Działa. A ty... Pytanie, dlaczego nie działało wcześniej? Zagadkowe pytanie jest do teraz. On się leci. Wiem. Krynen, Win, Helen, Zik, Zoom. Was hat sie hier? Nie, znowu latarka mi szwankuje. Czekaj. Poczekaj. Nie bój się. Ona sprowokuje do tego. Patrz. Patrz teraz. Krynen to 30. Jak? Nie! Nie możemy się bać. Nie okażemy ci strachu! Wiem, że się karmisz naszym strachem, ale się nie będziemy bać ciebie. Ja wiem, że tutaj dokonano morderstwa na tych schodach. Coś tutaj się stało, tak? Czemu się mścisz? Czy jesteś Polakiem? Ja nie wiem, o co chodzi z tym kartą pamięci. Kurwa, nie wiem, on mi się tam wyłączył, K2, rozumiesz? Teraz cisza jest. Was ist dieser Ort? O kurwa, znowu to samo. Ty, może brat, ja coś innego zrobię. Co zrobisz? Czekajcie, mam pomysła. Jeżeli są zakłócenia niby od telefonu, zrobię tryb offline. Zrobił. Dobra. No kurwa, no nie wiem, o co tu chodzi zresztą z tą kartą pamięci. Znowu to samo. Patrz. No tu jest grane. Ja pierdolę. Nie wpływaj na nas sprzęt. Bardzo cię proszę o to. Nie chcemy widzisz, krzywdy ci zrobić. Co się kurde dzieje? Uruchom to urządzenie. Wiem, że jesteś zdolny do tego. Zejdź po schodach. No jak jesteś gdzieś obok nas, to chociaż wejdź. Bracie, ja nie wiem, co się tu odwala. Nie, to jest coś... Bo ja... Kurwa, to jest chyba lepiej niż... No ale kurde, no... No, a żeby się samą kurwa włączyło, żeby SB wyszwankowało, no kurwa, to trzeba... przycisnąć, dłuższy czas trzymać. O, teraz powinno być, o, widzisz? No, a ja patrzę, di, wyłączone. I trzeba...
Daj mi znak, że jesteś. Zejdź po tych schodach. Coś to jest kurwa nie tak. Dobra, i kolejna sprawa, że jest 3 minuty 8. Widziałeś, że by było ile? 4 minuty 30. No właśnie. I czemu pisze 3 minuty 8? Nie nagram tego, bo się strasznie ten... Ja pierdzielę. Kurwa, co się... Nie, ja muszę wyłączyć tę kamerę, bo to jest coś nie tak. Pisze raz 4 minuty 30, raz jest 3 minuty 8. Zakłócenia są we złe, w ogóle powoli chodzi. Miernik się sam zapala. Sam gaśnie. Czuć aktywną aktywność masakrycznie. I teraz nie bez wiem, kitu, czy... bez kitu człowieku. Kurwa, bez... czy tutaj wchodzić na tą górę, czy nie? A chodź tu, kurwa, ty. Może tu coś będzie. Ty, ja może baterię wezmę. Od... Czekaj, ja poczekam, czekaj. Porobię parę zdjęć. To mam zatrzymać czy kamerować? Czekaj. O, było. Kurwa, jebany. Dobra. Jeżeli tutaj jesteś, daj mi znak, zejdź po schodach. Sprechen Sie mit uns. Czekaj, bo muszę ten. O, przecież. O, dobra, widzę. Dobra, jak coś otworzy te drzwi, to co? Możesz się wtedy bać. Wie viele sind Sie? Pytę na tego SB, jak chłopaki. Was halt sie hier? Ty są drzwi zamknięte. To właśnie. A były otwarte, kurwa. O skurwesy. Na tym świecie coś musiało być. Dlatego po tych schodach to schodziło. Stamtąd. Stąd dotąd. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Was ist dieser Ort? Wo müssen wir gehen? Polakiem jesteś, tak? To się nie można schować. Na żadne pytanie nie odpowiada. Czyli to chyba Pol. Gdzie mam iść? O, wracasz się z nami? Nie mam się kierować. Właśnie coś mi wyłączyło mi znowu tą. Dobra, ty. Co? Ten fotel tutaj nie leżał tak. Nie wiem, właśnie nie pamiętam. Co tutaj robisz? Przytrafiło ci się tutaj coś? Jakie masz zamiary? Ty, zamykałeś tamte drzwi? Nie. Tam, tamte o. Chodź. No chodź ze mną. Dobra. Tamte. Ja nie wiem. Nie pamiętam. Kurwa. Zamknij te drzwi, proszę ciebie o to. Nie bój się nas. Porozmawiaj z nami. Seba nie zamykał czasami? Ty? No właśnie. Nie. No nie zamykał już. No jak? Wychodzisz od razu. Mi się ta, że na fotel nie leżą, to stan. Jak wszystkie tutaj. Muszę analizę zrobić, nagrania, czy... Ja właśnie nie pamiętam, czy te one były otwarte, czy zamknięte. Gdzie mamy się kierować?
Właśnie chyba były zamknięte. Gdzie jesteś? Daj jakiś znak. Nie wiem, co powiedziałeś. Podaj swoje imię. Znowu ten sam głos tutaj się wydaje. Jakie masz zamiary? Czy tutaj ktoś zginął? Żadne zakusy teraz nie ma, patrz. Jaka inna atmosfera była wcześniej, jaka teraz jest. Weź poświeć. Skomunikuj się z nami! Nie, nie. Nie, nie, tak samo coś nie robię. Co? Nie, myślałem, że to spierdala energię. Gdzie mamy się kierować? To były zamknięte pewnie. Nie, tak było uchylone. Nie? No. Nikt by to nie fiksował. Gdzie jesteś? Na strychu? Nie wiem. Kurde, my coś... Nie mamy złych zamiarów. Daj nam jakiś znak. Czy to ty byłeś? Chciałeś coś powiedzieć? O nie. W tym miejscu akurat coś się stało. Co ci się stało? Nie. Nie wstydź się nas! Pogadaj z nami! Dobra, zobacz, co się będzie zadziało. Nie, to... Idziemy tam do nich zobaczyć? Uruchom to urządzenie jeszcze raz. Dobij tym razem do 14, proszę. Gdzie, tu miałeś? Tak, tutaj. Dobra, paskoper, słuchaj tego. Sama, ta sama sytuacja co wtedy. Wszystko normalnie działa. Czyli ktoś tu nas nie chce. Zawsze tak spirit po prostu zawsze reaguje. Tak. Czyli dobrze coś jeszcze się. Spróbuję go zaraz jeszcze raz włączyć. Coś tu jest, kurwa. Jeżeli ktoś tu jest, niech uruchomi to urządzenie jeszcze raz. Pokaż, że jesteś. Ujawnij się nam w ten sposób. Tak, na sobie pokoruję. Ty nie podchodzę za blisko, nie? To by się nie zawaliło. A masz to nakamerowane? Tak. O ja pierdolę. 13 aż. No, ponad 13, nie? O sakra. A to są kable, nie? Ale... Nie, to nie mogły być kable. O, patrz, patrz, słuchajcie teraz, działa normalnie. Widzisz? Nie, nie za głośno, weź. Gdzie mam się kierować? Weź cisz. Cisz trochę, bo tam ludzie w tym nie było. Gdzie mamy iść? Uruchom to urządzenie, jeżeli jesteś obok nas. Znowu piszy TSB, kurwa. Podaj lokalizację. A chodźmy po tego drzewa. Ej, chodź Bartek. O Jezu. Ty to ty przebiegałeś? No. Przebiegłeś? Nie. Ja słyszałem, jakby ktoś tu przebiegł. Ja też. Ja idę po cichu.
Jeżeli ktoś tu jest, niech uruchomi to urządzenie. Nie baw się z nami. Co? No ale ja nic nie widzę. Ty nie musisz nic widzieć. To włącz flesza. Nie, bo mi wpierdala tą baterię, głupi. Gdzie Bartek poszedł? Przed do środka. Jest tam do niego. No. Bartek, idę do ciebie. Co? Nie, nic, mówiłem, że idę. I co, dalej? Dalej nic. Kurwa, to zmienia się atmosfera totalnie. K2. To miejsce. Na gorsze czy na lepsze? Na lepsze. Jak to już nawet się nie doczuć tego... Jakiegoś strachu, co nie? Ta. To jakby ta osoba już uciekła. Już jej nie ma. No niestety. Ta osoba, co mieliście 13, chyba już poszła sobie stąd. Albo gdzieś jest... Chyba uciekło, bo nic nie ma. Wiesz, mnie zaskoczono, to jak się boi, widzisz? A ładnie się. Jeżeli ktoś tu jest, nie uruchomi to urządzenie. Będę bardzo wdzięczny. A, już by uruchomiło. Uciek, bo już nie ma takiej aktywności, patrz, mogę sobie już normalnie wejść. I co? Nie ma. Nie, ten strach nie wcześniej. Nie ma, coś już poszło. Chodź, Bartek. Co? Chodź, Bartek, tutaj. Idziemy. Wcześniej, bądź tutaj w tym pomieszczeniu. Czymś szuka. To ja. A teraz to ja byłem. Jeżeli i dalej tutaj jesteś, uruchom to urządzenie. Nie bój się. Urzeczywistnij się, proszę. Daj nam jakąś wskazówkę. Abyśmy dotarli do ciebie. Nie bój się nas. Ja bym poszedł tam na strych. Tam gdzie szóstkę pokazało. Ale to coś ucieka, no. No, nie dziwię się. Jeżeli ktoś tu jest... Ucieka, tak jakby nas... To chcę, żebym wiedział. Kurwa. Kurwa położę tu. Nic nie ma. Zostaw ich sobie jaka. Jeżeli ktoś tu jest, niech uruchomi to urządzenie. Ja pierdolę. Ile? Chyba coś. Co tutaj robisz? Jesteś tutaj z nami? Uciekasz przed nami? Czy jak mamy to rozumieć? Trzymacie tutaj jakiś demon, tak? Może nie się robi. Jeśli tak, weź do trójki dobi. Co? Jeśli to drugie. Co? Rozumiem, że uciekasz przed nami, nie chcesz rozmawiać. Podejdź bliżej. Nie wstydź się. Porozmawiaj z nami. Prosimy cię o to. Nie zrobimy ci krzywdy. Ujawnij się nam poprzez uruchomienie tego urządzenia. Czuję jak mam tą moc tam, nie? Gdzie? Tu miejsce. Tu gdzieś tam. Ale tu wyka dwa chyba wykryła, czy nie? No tak, chyba już by wyciągnęła go. Jeśli nie chcesz, żebyśmy tutaj byli, opuścimy to pomieszczenie. I ten budynek. Damy ci święty spokój, jaki nie chcesz. Ten budynek to my o trzecie opuścimy.
Zakłócamy wasz spokój, jeśli tak, podejdź bliżej. No, czyli możemy tutaj przybyłeś, tak? Odpowiedz na to pytanie, pukając w coś. Tak, puknij raz, nie, puknij dwa razy. O, coś zgubiłeś chyba. To ja? Aha. No, ostrości. O, dobra, jest. Kościsz to. Co? Na teraz? Czy aparat? Teraz to ostrości nie masz? Ty, ja mam jakieś niebieskie kolory. Hello. Zakłócamy was. Ostrości nie miałeś. O, dobra, dzięki. Jest kulka. Ty, ale mi ciepło w nogi. Mi też ciepło jest w nogi, wiesz? To jest dziwne. Mi też jest ciepło w nogi. Co? Co ci? Co ci? O co? Jesteś tutaj? Rejka 2. Dobra. Daj baterię. A masz jeszcze baterię? Dobra, my tu zostajemy. Jeżeli chcesz, żeby został zapłat, powiedz tak. Ja ci pomogę. Pomogę ci wstąpić do nieba poprzez modlitwę. Czy byś chciał to? Odpowiedz tak. O! Nie, to było to serce. Dobra, ja lepiej odejdę. I trochę odejdź. Czego się boisz? Coś. Dobra, słuchajcie. Byliśmy w tym pałacu, ale... tak naprawdę nic tam nie ma, nie zasłaniaj mnie, jak mówię. Nic tam nie ma. Znaczy, było coś na początku. Nie chciało to z nami rozmawiać. Dokładnie. Nie chciało też z nami przebywać. Jak się pojawiało, to tylko uciekało. Jak coś mówiło, odpowiedziało raz, a potem już w ogóle cały czas była cisza. Także jest godzina druga. Kończymy śledztwo. Właśnie się rozpadało. No i wracamy do domu. Wracam do odcinka. Zbyt były zaskoczone naszą obecnością. Przed nami długa droga. No. Mamy parę zdjęć, trzeba zrobić do analizy. No. SB7 praktycznie wykazała tylko kilka głosów. Jakby na którymś zdjęciu było widać orby, ale one są przezroczyste, to po prostu tak się tam podłoga waliła, że to jest kurz. O. A tak to nie ma nic więcej chyba. Nie no, sorry, jak tam jest glina zmieszana z... No. Przecież jak ja tam stałam i ten duch mi chciał z nami rozmawiać, to mi się zapadała podłoga pod nogami, a chłopaki do mnie mówią, co ty pieprzysz, że tak powiem, delikatnie. Co ja tych kiszeń, jak ciągle tu nie, zakończamy śledztwo. Będzie z godzinny odcinek. A, K2. Weź to! Weź to, zabierz! Co? Piotrek był taki mądry, że K2 miał cały czas przy telefonie. Jak siedzieliśmy w samochodzie, to tylko nas wystraszył. O, patrz, znalazło się trzecia latarka. Dajcie te latarki tutaj. Brawo, Geniuszu. No, już są, jedna jest z przodu, druga jest z tyłu. No, dwie są, jedna z tyłu, druga z przodu. A jakieś odczuł się miałeś, Piotrek? No, jak poszedłem najpierw sebą, no to pokazał nam dwa, a później sześć, no to strach był. No, później jak sobą... Tutaj byłem na schodach i nagle K2 się samo włączyło. O właśnie, dokładnie. I SB robiło w ogóle takie rzeczy, że ja pierdzielę. No to no grubo było, no powiem tak. Ale co, poszliśmy potem i kurde nic się nie działo. No nic później, wszędzie mogliśmy wchodzić, a na początku było tragedia. A później jak żeśmy się rozdzielili, chłopacy poszli do środka, ja tutaj z Pauliną chodziliśmy, próbowaliśmy wejść jakoś tutaj na prawe skrzydło.
I w końcu poszliśmy na lewe skrzydło i wracając z tego lewego skrzydła przy rogu budynku K2 pokazało mi ponad 13. Tak. Wszystko jest na nagraniu. Wszystko jest na nagraniu, także to wszystko będzie. Także... Więc jakby coś to mi wszyscy dacie w przecinku... Ta, to się tam ustali. Co się rzucasz? Bo zasłaniasz tył. No i dobra, bo szlachta jest z przodu. Dokładnie. Szlachta jest z tyłu. Sami śledczy się zamiast. No, z przodu sami śledczy. No i musi nas widać, no niestety, no musimy się oprzeć. O, no. No dobra. No dobra, kończymy. Nie gryź, nie. Kończymy odcinek, niedługo już będzie. Dokładnie. No, wleci w sumie za tydzień, nie? Za tydzień albo wcześniej. Trzeba dobrze zmontować. Nie dopiero. To czyli... Ale świeci mi tutaj żarówa. No. No i dobra, się nie wygłupiaj. Musi świecić, jeżeli mogę. Dobra, my lecimy. Do Szczecinka. Tą piękną, deszczową noc. No, na spokojnie. Jest po godzinie, po drugiej już, nie? No, nakuchaliście mi tutaj na przednim szybę. Druga dwie. Więc... Ktoś nas kocha na B. Także Bartuś, będziemy... kochasz nas. Bartuś, kochasz nas? Kochasz, co nie? No kocham mnie, no jak? A Bartuś, no to w przecinku dajecie mi flaszkę za to, że was kocham, nie? Dokładnie. Dobra, to my lecimy, trzymajcie się trzymajcie ciepło. Się. No. Dokładnie, trzymajcie się ciepło. Miłej nocy. Pozdrawiam paranormalnych przeżyć wam. Pozdrawiam śledczy Bartosz, do następnych odcinków. Dziękujemy za oglądanie, za dawanie subów i w ogóle. No. Bez was nie ma nas. Dokładnie. Prawdziwe słowa. Niby jest to oklepane motto każdego youtubera, ale w naszym ale nie, to jest akurat prawda, no. Ja mówię prawdę z całego serca. Dobra, my lecimy do Szczecinka, także trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło, na razie. Na razie. Pa. Na razka. To się jest powrót. Wracamy sobie. Jest spokojna droga. Pozdrawiam śledczy Bartosz. I montażysta. No jak? Dobra, to wracamy sobie do Szczecinka. Zmęczenie już tak. Kurde. Masakra. Ale dajemy radę. My damy radę. Też wpadł z zmęczenia, kurde. I... Ale było grubo, to powiem szczerze. Się okaże po analizie filmu, może coś tam akurat było, wiecie, no, ujawnione, nie? Może coś tam być. Się zobaczy, się da znać na Facebooku. Nie wiem. No, czy się trzymajcie. Na razie. Trzymajcie się. Zrobimy.